Jeżeli zostawisz subika z łapką w ciągu 10 sekund, to dostaniesz 435 milionów fałdolców za darmo. Siemeczko, z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie pokażę Ci, w jaki sposób możesz zdobyć fałdolce Fortnite zupełnie za darmo. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym Wam ogłosić, że wraz z Nadalem mamy dla Was do rozdania 2 razy po 1000 fałdolców. Aby wygrać, musicie jedynie zasubskrybować ten kanał oraz kanał Nadala, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, napisać w komentarzu, że bierzecie udział oraz zostawić followa na Instagramie Nadala, do którego link macie w opisie. Mojego Instagrama nie musicie followować, gdyż nie posiadam konta przeznaczonego do YouTube, a Nadalowi się to przyda. Wyniki konkursu pojawią się na naszych kanałach w czwartek 30 kwietnia. Standardowo na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich subskrybentów, a jeżeli Ty chcesz się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy zostawić subika oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie go, gdyż aż 85% osób, które oglądają moje materiały, mnie nie subskrybują, a jest to dla Ciebie tylko jedno kliknięcie, a mi pomaga w rozwoju tego kanału. Przypominam, że możecie mnie wesprzeć swoimi zakupami Fortnite, wpisując mój kod wesprzyjtwórcę sigu-youtube w sklepie. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do filmu. Standardowo zacznijmy sobie od omówienia nowości ze świata Fortnite, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pierwszym newsem jest dość głośna akcja dotycząca pojawienia się starej mapy podczas koncertu Travisa Scotta. Teoretycy spisku Fortnite znów ciężko pracują, kierując się szeregiem wskazówek, które wydają się wskazywać na powrót do starej mapy z rozdziału pierwszego. Przez ostatni miesiąc Twitter był przyklejony postami z prośbą o odrodzenie oryginalnej wyspy Battle Royale. Kiedy fani ostatnio zauważyli, że wariant nowej skórki Astro Jack ma starą mapę w przezroczystej głowie, zaczęły narastać emocje. Cóż, teraz odkryto więcej potencjalnych zwiastunów po trwającym koncercie Travisa Scotta Astronomical. Nie będę wchodził w zbyt wiele szczegółów, aby uniknąć spoilerów, ale obecni gracze zgłosili widok starej mapy podczas niesamowitej części koncertu. Zakończenie wydarzenia przekonało wielu graczy, że zamierzają od razu wziąć udział w sesji na poprzedniej wyspie Fortnite. Nawet jeśli zaplanowano coś tak poważnego, jest mało prawdopodobne, aby coś zrobili, dopóki wszyscy nie mieliby okazji zobaczyć tego wydarzenia. Niektórzy ludzie przewidują, że coś się wydarzy po ostatnim pokazie astronomicznym. Chociaż nie sądzę, że tak będzie, istnieje jeszcze jedna wskazówka, która ma więcej zalet. Po zakończeniu pierwszego doświadczenia astronomicznego, wiceprezes i współzałożyciel Epic Games Mark Rain zwrócił uwagę fanów o orlim wzroku. Mark Rain zmienił swój baner na Twitterze na obraz karnetu bojowego Fortnite z rozdziału pierwszego sezonu trzeciego. Tak, zgadza się. Jeżeli przejdziesz do jego konta, zobaczysz twarze żniwiarza, Rust Lorda i mrocznego Voyagera wpatrujący się prosto w ciebie. Chociaż wszystko to może być po prostu okrutną złośliwością ze strony Epic, zwykle jednak coś to oznacza, gdy rzucają takie wskazówki. O co dokładnie chodzi, jest za wcześnie, aby powiedzieć, ale wydaje się, że rozdział drugiego sezonu trzeciego w pewien sposób odda hołd początkom Fortnite. Drugim newsem jest pobicie rekordu graczy online podczas koncertu Travisa Scotta. Mówili, że Fortnite się skończył, powiedzieli, że Fortnite nie żyje, cóż, mylili się. Żyjemy teraz w szalonym czasie, ponieważ wszyscy chowają się w środku, aby uchronić się przed globalną pandemią, przez co Fortnite czerpie ogromne zyski w społeczności graczy. Gigant, jakim jest Fortnite, powstaje po długim czasie prawie zerowych wydarzeń na żywo. Tym razem projekt Astronomical stał się głównym czynnikiem, przez który Fortnite ożył. Gorąco polecam, aby nie oglądać żadnych powtórek, jeśli jeszcze nie oglądałeś wydarzenia na żywo. To zupełnie inne uczucie, kiedy jesteś fizycznie wokół wszystkich efektów i ogromnego Travisa tuż przed tobą. Jak wcześniej wszyscy informowali, Fortnite oficjalnie ogłosiło swoje następne ważne wydarzenie w grze, tym razem współpracę z przebojowym raperem Travisem Scottem. Oznaczone przez Epic Games jako jedyna w swoim rodzaju muzyczna podróż, doświadczenie eventu obejmie cały świat z premierą zupełnie nowego utworu. Pierwszy występ z nową piosenką Travisa Scotta The Scots wypadł kilka godzin temu i nie przeoczył oczekiwań. Niektórzy gracze już reklamują Astronomical jako najlepsze wydarzenie na żywo w historii Fortnite. Obejmuje to wyczerpującą listę gwiezdnych występów, nie zapominając o koncercie Marshmello na Przyjemnym Parku w zeszłym roku. Nie przejmuj się, jeśli przegapiłeś ten koncert na żywo. W ciągu następnych kilku dni są jeszcze 3 kolejne występy, a w sumie ten sam koncert podczas powtórki. Ostatni występ odbędzie się 26 kwietnia. Do tego czasu mamy możliwość zrobienia wyzwań Travisa Scotta i pobawienia się na koncercie. Nie spodziewamy się, że zwiększona liczba graczy spadnie do następnego tygodnia, ponieważ koncerty będą się pojawiać przez cały weekend. Mówiąc o tym, Fortnite właśnie ogłosił, że osiągnęli rekordową liczbę graczy jednocześnie w wyniku popisowego występu Travisa Scotta.
12,3 miliona osób w grze było najwyższym punktem około godziny 19 czasu wschodniego. Biorąc pod uwagę, że połowa świata śpi w czasie zaplanowanego koncertu, konieczne jest, aby jutrzejsze, wcześniejsze przedstawienie obejmowało odbiorców z Europy, Bliskiego Wschodu, Oceanii i Azji. Fortnite naprawdę zmienia grę, jeśli chodzi o konsumpcję online. Od jakiegoś czasu organizują wydarzenia na żywo, a te wirtualne koncerty wykorzystują niefortunną sytuację poza wirtualnym światem. Być może gra może nawet zmienić koncerty online w spójne rzeczy, których można się spodziewać po sukcesie. Trzecim newsem jest reakcja na koncert Travisa Scotta, samego Travisa Scotta. Wczoraj w nocy w Fortnite odbył się koncert Travisa Scotta i wszyscy gracze jednogłośnie uważają, że zdecydowanie go nie docenili. Epic Games miało ekstremalnie trudne zadanie, pracując w domach musieli dobić wszystko do takiego poziomu, którego raczej nikt po koncercie się nie spodziewał. Wielki Travis chodzący po mapie, zmieniająca się wyspa, podwodna sekcja i mała planeta. To wszystko kosztowało Epic mnóstwo pracy, która dopiero teraz jest doceniana. Przypomnijmy, że event pobił wszelkie rekordy i zgromadził przed monitorami ponad 12 milionów osób. Sam Travis Scott miał już okazję obejrzeć swój własny koncert w Fortnite. Podczas transmisji na żywo na Instagramie komentował to, co widzi. Cały filmik z reagującym na swój występ Travisem Scottem znajdziecie w opisie tego filmu. Na Epic można narzekać w kwestii braku nowości czy przedłużenia sezonów. Gdy jednak przychodzi do eventu, wszyscy nagle o tym zapominają. Trudno się dziwić, nikt chyba nie spodziewał się tak intensywnego show przez 10 minut. Warto wspomnieć, że to był jeden z najdłuższych eventów, w których ciągle się coś działo, a gracze nawet nie wiedzą, kiedy uciekło im to kilkanaście minut. Teraz pytanie, jak będzie wyglądała końcówka 12 sezonu. W końcu po takim evencie nastroje są niesamowicie podbudowane. To było coś niesamowitego, a fani Travisa otwarcie piszą, że nie spodziewali się czegoś takiego. Epic zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko i teraz pytanie, czy Dzień Sądu, czyli ostateczny event kończący sezon 12, okaże się jeszcze lepszy. A teraz przechodząc do tytułowego tematu, czyli jak zdobyć w dolce Fortnite za darmo. Ogólnie to w internecie jest totalny wylew ścieków, gdzie ludzie pokazują, jak zdobyć w dolce za darmo w najbardziej głupi sposób, a potem są mega zdziwieni, że na ich koncie pojawiła się niewyobrażalna suma dolców. Jeden z takich filmików, o którym mówię, widzicie właśnie teraz. Everyone, so now that we are back in the lobby, as you can see, we are currently on 450 V-Bucks. All we need to do to get our free V-Bucks is come over, hit change game mode, and then hit cancel. And just like that, we got a free 10,000 V-Bucks. I told you guys, with just that little bit of a code and glitching out the servers, we got a free 10,000 V-Bucks added to our account. That is absolutely insane. Jak widzieliście, jest to wręcz śmieszne, że ludzie w Ameryce wierzą w takie rzeczy i dalej to promują. Oczywiście takie coś nie działa i nigdy nie działało, a przynajmniej jeszcze nie działa. Więc jeżeli widzicie film takiego typu, w którym Gostek pokazuje niestworzone rzeczy, a później ciśnie z was bekę patrząc na statystyki filmu, to omijajcie takie kanały wielkim łukiem. Fondolce możecie zdobyć za darmo, m.in. biorąc udział w konkursie, który organizuje wraz z Nadalem o 1000 V-Bucksów. Innymi sposobami są m.in. zdobywanie V-Dolców poprzez wbijanie poziomów karnetu bojowego, zgłaszaniu pojawiających się błędów w grze do Epic Games lub jeśli chcecie mieć skiny za darmo, a pewnie właśnie na nie potrzebujecie V-Dolców, to możecie pobrać sobie specjalnie zmodyfikowane launchery do Fortnite, które posiadają w sobie wszystkie skiny, jakie można było zdobyć w grze. Póki co, oprócz kupowania ratowania świata, innych sposobów na darmową walutę nie ma, a jeżeli jakiś sposób błąd na darmowe V-Dolce się pojawi, to na pewno was o tym poinformuję. I to by było na tyle z tego materiału, przypominam o subiku z łapką w górę, jeśli film ci się spodobał, a ja się żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!